Cześć, z tej strony Dediaks. Jak widzicie, dzisiaj belujemy siano, trawę, no, belujemy trawę. Od razu z wejścia zapraszam do wchodzenia na stronki Ursus i Bizon Polska Moc. Oczywiście będzie link w opisie. Czytałem ostatnie komentarze, pisaliście, że nudzi się wam z tej perspektywy oglądać, więc zaraz przerzucę kamerkę w to miejsce i będę z tyłu nakrywał, jak wam się nie podoba, zrobię to specjalnie dla was. Tylko za moment, bo niektórzy może wolą pod tym oglądać, to na chwilę zostawię, zaraz przerzucam naprzód i zobaczycie, jak tu jeszcze fałka. Tak jak mówiłem, no. Mam nadzieję, że ostatni filmik się podobał. Filmik z pana niewolnika. Niestety nie zadzwonił później. Pewnie nie zdołał naprawić tego rusznika od razu. Miał dzwonić w poniedzieli, jest już wtorek, więc wiecie, no pewnie nie będę razie mnie dowalał. Może po świętach dzwoni, tylko dziś nie dowalę, jutro na pewno nie. Dobrze wiecie, to jest środa. Wiem, że czwartek, ja sama czwartek i potem mam wolno od szkoły, super. Jak malinkę tak opowiem, dobra, wiecie, ja nie. Dobra, będzie robota. Oczywiście w domu, mam nadzieję, że nie będzie mokro. Tak jak do tej pory jest, widzicie, woda jeszcze nie przywidać. Tam woda stoi. Tu jest siernisko po kukurydzy nasze. Jeszcze nic nie zostało zrobione, a woda stoi. Tyle do 2,5 hektara. Też to, wiecie, no. Do skrótu wadorowania, wylania obornika i zaorania. I tak jak mówiłem, nie wiem, czy mówiłem wcześniej, wędlań nie sprzedajemy, kupujemy głównie piątki obrotowe albo czwórki, takie serii duże, ale ja wolę, ja mówię na szczęście, wolę piątki, tak zobaczcie, za piątkami się rozglądamy. I oczywiście opony do fenta tylne i nie zmieniamy fenta, nie chcę ich kupić, to nie jest, sami będziemy dobrze się sprawuje, dobrze chodzi, to będzie chodził u nas sporo czasu dzięki temu. Poczekajcie chwilkę. Drugą belę obijam i zaraz po tej beli przewinę kamerkę na tą stronę i nagram z od tyłu, który właśnie jedę. Piszę, ładowałem telefon tyle, ile tutaj mam na pole, tyle czasu zużyłem naładować telefon, nie wiem, 40% mam chyba telefon naładowany, wyszło na bela. Oraz było tak, że w beli jema nie wyszło. Nie domknąłem w tym momencie, wiecie o co chodzi. Jeszcze nie wyszło, a ja już zamykałem. Teraz taki z pośpiechu, no zdarza się. Z pośpiechu, jak człowiek się śpieszy. Teraz mi też się śpieszę, jeszcze 16. Ale tu patrzę, że tam mówi 3 hektory, wiele dużo jest, to jako 3 hektory. Mało co tutaj tego jest, tak powiem. Nie jest tego dużo. Raz, dwa pójdzie. No to, że to drogo jest na obijanie. Będziemy obijać belki, bo to na mokro. Na grubą drogę z obijania, ale jest dość głośno w tym starym stopniu. No chyba, że ja dowijał, bo bratki mnie obijać. No i jestem z powrotem, jak widzicie. Chciałbym powiedzieć, że ten. Dlaczego mnie nie było trochę czasu? Ponieważ po prostu za dużo trawy weszło naraz, a wiecie, to jest mokre i się zapchało. I się po prostu zapchało i trzeba było odpychać. Odpychać trzeba było z podwieraka zabierać. Znaczy wybrałem, ale jeszcze w tych nożach i w rotorze tam się działo. Więc musiałem. Chciałem jeszcze, jak to powiedzieć,
cofnąć tym. I jestem z powrotem, Tadek mnie chwilę zatrzymał. Ale czy z powrotem? Na czym kurde skończyłem mówić, to ja szczerze powiem wam nie pamiętam. Jak widzicie, dość szybko się ciemno już robi. Niestety tu widzicie, znaczy no już pewnie nie widzicie, kukurydza na ziarko jest, tylko nie dało się pewnie wjechać w porę. Już tutaj wolę, to tam też na pewno. O, ja tu zbieram, a ja raka nie opuściłem. Ojej, ci co zabieram. Dość niby nie grube, nie ma grubych wałków, lecz dość mokre są. Wiecie jak to po zagrabiarce gwiazdowej się tak w ruronik zwinęły, tak w ruronik. I teraz jak wchodzi, to wszystko naraz i no wiecie, no się zapycha. No dwa razy mi się zapchało, a na razie jest dobrze. Już wszystko jest zrobione. Ciut może za ciężkie bele robiliśmy. Wy się tak wiecie, no zapychało. Znaczy no, za, może to jest za szybko jeździmy. Teraz będę zwalniał. Bo tu już ślad. No może się dobrze wkurzyć. Jak żeby to odpytać na kanał, wiecie. Więc kończę tego vloga, bo jest dość ciemno. Już mało co widać niestety. Wielka szkoda, bo miałem jeszcze nagrać jednego vloga. Co słucham, jakiej muzyki słucham w traktorze pod tytułem. No to najbliżej nagram kiedy i gdzie. No wielka szkoda, szczerze mówiąc. No i pewnie zawijania też nie nagram, bo już jest za ciemno. No szkoda, no. No co zrobić? No już wiecie, czas został przestawiony. Się ciemno robi, dość szybko. Gdzie te wałki są? Te wałki? Oj, dobra, tu jest jeden wałek. Tak jest mokre trawa, że aż pasy już mokre są, wam powiem. Cały mokry pas się zrobi. Nie wiem ile werek już się zrobi, nie wiem, nie liczę. Nie jest podświetlany i nie widzę niestety, tak wam powiem. No tak jak mówiłem, jest już dość ciemno i będę kończył tego vloga, nie będę nagrywał, bo już jest, no nic nie widać, no nic nie widzicie. No to od razu chciałbym coś może przyle rodziców, sąsiadów, Marusza, moich rodziców, kolegów, koleżanki, moich stopujących, moich widzów. Zapraszam do strony przyzwolenia zawsze kiedy ucina. Zapraszam do stronek podanych w linku do mnie na Facebooka. Pozdrawiam wszystkich. No i żeby już więcej nie przedłużać. Cześć!